Dobry dzień! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Wodzenie biwaki, szanowni państwo, jedziemy właśnie do Harachowa, już za chwilę pokonamy czeską granicę. Wyruszyliśmy już ze Szklarskiej Porędy i wybraliśmy szybszą trasę, 14 km, tak? 14 km, które będziemy pokonywali godzinę prawie. Tak jest i najpierw nas to zdziwiło, ale jak zobaczyliśmy warunki na drodze, ilość samochodów, to wszystko już się wyjaśniło. I tu słuchajcie, 5 km w górę skaczące jelenie. Zmutowane jelenie. Już za chwilę to zobaczymy, jestem tylko bardzo tutaj, ciekawa. Tylko w górach, w Jakuszycach. A ja w ogóle chciałem powiedzieć, skąd nazwa tej miejscowości, do której jedziemy. To powiedz. Bo te jelenie i renifery, które tu skaczą 5 km w górę, harchają i dlatego to jest Harchów. Aha, ale to one tak harchają w tamtą stronę, tak. bo to w góry. Było, że tu już i tu jeszcze myślą, że to deszcz. Ale miejscowi wiedzą, że to harchy jelenie. I po tych harchach możemy tak. się ślizgać. Tak, one zamarzają i dlatego tam jest super stok. Okej, okay. My będziemy jeździć na nartach, Rafał na snowboardzie. Ja też miałam wziąć snowboard i byliśmy już w wypożyczalni. Mierzyłam buty do deski, ale muszę najpierw załatwić coś ze swoją kostką, bo nie chciałam współpracować i tak. Po prostu nie mogłam dopasować but butów. Przeszkadzał za bardzo. A bosą powiedzieli, że no nie bardzo na tych harchach jeździ. Ale Adusia ma narty, więc będzie śmigała na nartach. Nawet z jednej strony mi trochę szkoda, a z drugiej strony czuję ulgę, bo się bałam strasznie, bo nie jeździłam nigdy na snowboardzie. Bardzo powoli zbliżamy się do granicy cały czas, ale są warunki bardzo, bardzo jakieś spowolnione. I wjechaliśmy właśnie do Jakuszyc i jest tutaj mnóstwo biegaczy narciarskich i tutaj sobie trenują jazdę na biegówkę. Jest dużo tras długich do biegania. Jesteśmy w Harachowie. Tu są chyba trzy skocznie, tak mi się zdaje. Tak, tu jest nisko jedno. To jest i tak K40, K60, ale chyba czy ileś. Stok stromy jest mega. Obłędnie. I miasteczko. Na razie sobie tutaj przejeżdżamy, szukamy tu na jakiegoś wyciągów to jest dla nas. Jeden taki stromy stok? Nie wiem, zobaczymy. Rafał, zakładasz kask. Standardowo jak to przy wypoczynku. Idziemy dalej? No nie. Już jesteśmy po kolejnej kłótni, bo Rafał, to jest dla mnie skrajna nieodpowiedzialność, że nie chcę założyć kasku. No i nie będę, bo nie umiem jeździć w kasku. Wysiedliśmy z samochodu, żeby zrobić szybkie rozeznanie. Tutaj już jest saneczkowe szaleństwo. Tutaj elfie szaleństwo. Tam różne sprzęty, pamiątki. Na razie się tak przejdziemy po okolicy. I no, naprawdę jestem w szoku, jak to jest stromo. Wysiedliśmy na chwilę w Harachowie i Polacy powiedzieli nam, że jest fajny, łagodny stok w Jabłońcu. Zniknęło mi na nawigacji. Nad jeziorem. Nad jezioru. Coś takiego. I właśnie tutaj podjechaliśmy. Ale w Harachowie. Był bardzo stromy. Bardzo tak. stromy. Tutaj też z daleka widzieliśmy jeden stromy, drugi trochę chyba łagodniejszy, to jest Orczyk. Więc wysiadamy i być może już za chwilę będziemy śmigać po tym śniegu.
jakimś cudem, ale wjechaliśmy na kurę wielką. Ten orczyk, orczykiem. To jest jakaś tragedia. Ja słuchajcie, w połowie góry się wywaliłem na tym snowboardzie, tam ciągnąłem ten orczyk rękami. Jak w połowie góry, pierwszej, na samym początku. Rafał nigdy nie wjeżdżał na snowboardzie orczykiem. Ja się teraz cieszę, że ja nie wzięłam snowboardu, bo to by było jeszcze większa, lepsza akcja. Ale ja chyba poproszę o nagrania z monitoringu po prostu. Tak to wyglądało. Rafał mi ta deska wyleciała. Tamte deski powinien mieć między nogami, a w pewnym momencie mu wypadły i on się tylko trzymał i próbował wjechać na taką pierwszą górę. Siadaj. Rafał, to nie jest dobre miejsce, żeby wstać, bo ty zaraz przelecisz tam, przekoziąkujesz. Ale to już będzie mniej zabawne, bo się nie masz czego złapać. I Rafał tak bardzo kurczowo się tego trzymał i nic innego go nie wciągało, że... On nie wiedział, czy zatrzymać ten wyciąg, czy, bo znaczy zatrzymał i ty tak stałeś w miejscu i na takiej linie tylko wziął. A ja za nim przerażona, że później moja kolej. No ale ostatecznie się udało. Na górę. A nie, przepraszam, Rafał, właśnie tak jak mówię, jeszcze w połowie drogi spadł z tego. Jechał za nim i krzyczę szybko, żeby wstawał się zbierał, żeby złapał się tego mojego i wsiądziemy razem, bo to jest podwójne. Jakimś cudem się złapał i nie spadliśmy do końca, ale było ciężko. Różne słowa moglibyście usłyszeć. Dobrze, dobrze, że nie nagrywali się, myśleliśmy, że się tam pozabijemy. Po prostu jak nie przez nie, brak umiejętności, to przez to, że... Że w jednym mam jedno inne zapięcie i w tym mam inne. No ja. No tak. Ty masz lewe, ty masz prawe. Nie. Inny rodzaj zapięcia. A w ogóle to jest strasznie stromo, ale jest tak piękny widok, że jak już się uspokoiłam i przestałam śmiechu płaczu, to... O, rodzice już jeżdżają, nie zdążyli zjechać. O, i tak to powinno wyglądać w normalnym związku. Pięknie, pięknie. No za chwilę. Jezu, jakie szalone przygody za sobą. A to jest widok przed moimi nogami. I właśnie widzę, że mi pada akumulator, który był naładowany, więc nie wiem, co jest grane. Okej, musicie nam uwierzyć, że odważymy się zaraz, próbujemy zjechać. Chyba na tyłkach. Jezu, jestem przerażona tym stokiem, naprawdę. O, Rafał, jak śmignie, już śmignął ładnie. Poczekajcie na mnie! Wow! A ładnie już się Rafał odważył. I próbuję, a ja powoli. Staram się wjeżdżać w największy śnieg, żeby hamować. Nie ma tu płaskich momentów, prawda? Nie ma. Oni mówili, że to jest łagodniejszy, co? Tak. Ładne kadry. Chodźcie, chodźcie, filmuję was. Dawaj. Pewna dolna noga, pamiętaj. No i teraz od razu skręcaj i podpieraj nogą dolną, podpieraj mocno. Musisz siadać, tak wiesz, aha, pewnie, o, widzisz jak ładnie przyjechałaś, gdzie chciałaś. Taki wiesz, taki pewny przykuc, żebyś się nie poddała, bo nogi ci się rozjadą, o, o. Dobra, dobra, spokojnie. No coś za coś, jest strasznie stromo, jedziemy, przewracamy się tu chwilę. Ale za to widok jest tak piękny. Nie wiem, czy jeszcze tu wjadę drugi raz. Odmarznie od oglądania widoku. To nagram. Spoko, będziesz miał takie siniaki, że ci grzeją. Chwilę, zobaczcie, bo dobra. Tu nie pojadę. Dawaj. Ale to jest tak stromo. Jest na kamerze pewnie tego i tak nie widzę. W sensie, no pamiętajcie, że Rafał jeździł na snowboardzie. Jeszcze zanim, długo zanim byliśmy ze sobą, a jesteśmy razem 10 lat. A na nartach ja jadę. Czwarty raz, więc no, jak na tas, to jest stromo serio. W sensie czwarty raz mam na nogach narty. O, tam jest Rafał, a tu już mój tata wjeżdża. Tata myślę, że spoko. Mama ogólnie bardzo dobrze jeździ, ale się skarży, że tutaj też jednak kolana mocno obciążone. Ja jeszcze nie! Tak, jechała! A tobie jak? Tobie jak? Spoko? O, to jest pięknie! Ale boję się, że jak zjadę na dół, to już nie będę chciała tu wrócić. Rafciu, próbuję. Dobra, a ja spróbuję go dogonić, ale po prostu te widoki. Masakra! Jestem. Wow.
Wcześniej był śmiechopłacz, a teraz jest prawie płacz, bo wiem, jak mi trudno było tutaj. No i Rafał mi przede wszystkim. A tam jest tylko gorzej. Nie dość, że jest jeszcze bardziej stromo, to wszystko jest oblodzone. No nie jest to trasa dla początkujących, jest pięknie i myślę, że ogólnie warunki do zjeżdżania super. Też nie ma jakoś dużo ludzi, ale jednak jak my takie umiejętności nasze tutaj przywieźliśmy, no to średnio to widzę. Zjadę na dół, ale po prostu nie wiem, czy chcę jeszcze raz wyjeżdżać. Boję się naprawdę. Tutaj blisko też są drzewa, a ja na przykład najbardziej się boję, jak wykręcam, bo tak to sobie jadę w jedną, w drugą spokojnie. Nie tak, że w miarę prosto, tylko raczej zygzak, duże bardzo. Ale w momencie, kiedy wykręcam, no przez jakiś czas wiadomo, te narty są skierowane w dół i ja wtedy jakoś tak tracę kontrolę momentami, a tu są drzewa, więc jednak jak chcę skręcić, to chcę rzeczywiście skręcać, a nie jechać po prostu na drzewa i nad tym się skupiać, a nie na skręcaniu. I emocje są duże. Zagadałam was, Rafał w tym czasie wpina sobie snowboard, bo już prawie się rozdzieliliśmy i Rafał wchodził jeszcze raz, ale w ogóle tutaj jest ten. No, trasa, ja tylko górę, do 16. Tam jest łagodniej troszeczkę, no. Tu jest taki spadek straszny. No jest straszny. Ja się boję, jak zjechać. A ty nie masz kasku, bo tak ja, się o ciebie ja boję. Ja w tych momentach, kiedy myślę o tym, Boże, jak ja się boję, Rafał, to przestaję myśleć o sobie i wtedy mi się lepiej jedzie. No. No chodzi mi o to, że ja nigdy nie jeździłem na takim stromym bardzo. No i też dawno nie jeździłeś, musiałbyś się rozjeździć. No. Bo jak się rozpędzę, to wiem, że mogę sobie większą krzywdę zrobić. No. A jak znowu próbuję tak wolniutko ten, no to tu jest na tyle ślisko, szybko, że się przewracam. I się boję bardzo. No ale dobra, trzeba pokonywać swoje słabości. Tylko, że moimi słabościami są też kolana, a dobra, nie chciałabym połamać nóg. Jedziemy, Graże. Jedziemy. Ale nie nagrywamy, bo nie ma jak. Ja cię nagram jeszcze chwilę, ale usiądę sobie. Dobra, to stąd nagraj i później przyjedziesz do mnie. Przerzucę nart. Mister Grażyna, najlepszy narciarz na tym stoku. Drodzy Państwo. Najbardziej głupio mi jest przez to, że tu jest dużo Polaków, a my przeżywamy to mocno. Dobra, powolutku. Nie szalej. Mam na ciebie oko. Teraz tak patrzę, że tu rzeczywiście było. Jak się przewrócić, będziesz krzyczeć pomocy, to nie wiem, za ile do ciebie dojadę tak jak naprawdę. Jak jest po czesku pomocy? Znaczy dojechać mogę szybko, nie wiem. Będę tak krzyczeć, że wszyscy zrozumieją, o co chodzi. Powoli. Dobra, jedziesz. Ale wiecie co? Jeżeli mam gdzieś zginąć, to przynajmniej... Nie zginiesz. Widok. To jeszcze nie twoje lata. W ostatnich chwilach. Ładnie idzie, tylko tutaj jest naprawdę, słuchajcie, nie widać może tego na kamerze, ale jest bardzo, bardzo stromo. No nie, tego nie widać na pewno. A tam jest tam ogromny, ogromny spadek, nawet nie widać, gdzie dalej trasę prowadzi, bo tak jest w dół. No, najlepiej, najbardziej to widać po tych domkach daleko, jakie to są góry. Tamte są trochę łagodniejsze, nie wiem, jaki to jest szczyt. No, a Dziocha pięknie zjeżdża. Okej. Postanowiliśmy zjechać na tym, jak tam jest ogrodzenie, weźcie ode mnie. O Jezu, zaraz mi znikniesz, to jest tak straszne. Dobra, jadę za nim, tylko że ja nie mam deski pod tyłkiem. Co? Okej, no to hamuj sobie, ale tak śmigaj. No dobra, chowam aparat. Nigdy więcej! Jak coś tu nie płaczę, tylko jestem cała. Poczekajcie. Wiecie, jaki tu jest sposób zjeżdżania? Ja wam pokażę. No tylko tu już nie jest aż tak stromo. Okej, tu zjeżdżają sobie dzieci. Na deskach, może na to miną. Aha, mogą kierować. Dobra, co oświecie? Tak. Ja kierowałam jedynie nogami, które miałam przed sobą. Ej, te dzieci ale... to są hardkorami jak no są, ale jednocześnie robiłam sobie taki śnieg na twarz, że po prostu całe zaspy mi uderzały w twarz, jest mi tak zimno. Ale cieszę się, że już jestem niżej. Czekam, aż wyjadą rodzice. Oczywiście jeszcze jest koło trasy przed nami, ale już nie na tyle, żebym mogła spokojnie na tyłku sobie zjechać, bo się zatrzymuję, więc chyba spróbuję na nartach. Patrzę, czy rodzice nie jadą. Ale samo to, że tego tam w ogóle nie widać, co tam jest dalej, znaczy świadczy, że tu się zaczyna naprawdę mega spadek. Nie, myślę, że dobrze zrobiliśmy, bo ja naprawdę żadnej kontroli nie miałam zjeżdżając na tyłku, a co dopiero jakbym miała narty. Boże, jedyny. A! Mogłoby nie być kolejnego odcinka naszego życia. Tutaj wszyscy fajnie wymiatają. Zobaczcie, moja kochana narciarka. Tragedia.
Słuchajcie, tak zjeżdżamy na nartach i na snowboardzie w stylu mniejszy od trzech. Jadę na deszcz. O. Uwaga! Rybko, uważaj! Siema! Najdroższy gwiazd też na tyłku. Nie wjadę drugi raz. Ja też nie. No jedź. Jedź jeszcze, trochę nagram. A musisz na środku, a bo lepszą ślizgawkę masz tam. Znaczy ja na desce, to wiesz, to ja się ślizgam i tak. Gdzieś w locie jeszcze założyłam gogle wtedy, bo nic. O, załóż gogle. Jak masz zjechać, to załóż gogle, musisz być przygotowana. Zakładaj i zjeżdżaj. Ale zatrzymaj się za jakiś czas, to ci oddam aparat, żeby się nie zabić. No. Masz kijki, to kijkuj. Tak, jak wybiję sobie zęby za wszystkie razy. Ja no rodzice! Ale oni to śmigają. Pięknie. Tata się zatrzymał. Zastanawia się, czy żyjemy. Do nagrania się zatrzymał. Pięknie. Ale jest fajnie, na sanki dzieci tu fajnie mają. No, my tak jak... Dzięki, weź się nie zatrzymaj. Ale oni tu zjeżdżają, zobacz. No wiem, ale weź się. No. Ale tutaj jest lepiej, bo tu nie jest tak ślisko. Po śniegu. Jedzie. Ojciec. No, nieźle. Uhuhu. Narciarz pierwszej... Między nogi. Pierwszej klasy. O, jopi. Uwieczniłam glebę! Pierwsza gleba w tym sezonie. Jest, wreszcie! Ta, pierwsza gleba? No, druga chyba jest. Ale jak ty tutaj? Gleby były? Ja narciara? Ja łąkotki, trochę nie wytrzymałam. Aha. A były jakieś gleby? Słucham? Gleby były? Nie były. Jezu, szok! Świetnie ci idzie, dziecko! Ja chcę zobaczyć jedną rzecz na filmach, ale to już bez nagrywania. Brawo! Zjechaliśmy, ale to nie koniec. Rafał wdrapał się jeszcze raz. Tutaj na taki już w miarę odcinek i tutaj sobie spróbuję. Jednak się spodobało, jakby ty na tyłkach od tamtąd zjechaliśmy. Tragedia! Bardzo. Żyjemy. Trzeba, przynajmniej nie trzeba szarżować, trzeba znać swoje umiejętności tak, i dostosowywać do warunków. Tak właśnie stwierdziliśmy. Przepraszam, bo tu koronacja miała miejsce przed chwilą. Nie uwieczniłam, ale dostałaś 200 koron. Yeah. Czekaj, przybliżymy. No prawie zabawa ostrość. O, teraz. Dzisiaj idziemy wydawać na pamiątki, a Rafał jeszcze walczy. O, przynajmniej ostrość jest. No proszę Państwa. Pięknie! Może tylko na wprost. I na płaskim. No na lodzie. No. Jeee! Dobrze, że już zjechaliśmy, bo by nas pan zgarnął tym przy okazji. I z powrotem na górę. W którym jedynką jechaliśmy? Po prawo. Okej. Okay. Dla, wiecie, hardcore. A tam tak. Jest napisane. Zobaczcie obrazki. Jedynka. Jeden gościu robi na, jakieś triki na desce. Walczy o życie. Byliśmy tam przed chwilą. O matko jedyna. Idziemy do sklepu czeskiego. Czeska czekolada może jakaś. Co jest czeskiego dobrego? Pamiątki. Oczywiście trzeba wybrać magnes. Czekaj, bo ja tu chcę wszystko obejrzeć. Tu jest tyle różności. Wybieramy sobie kolejną dekorację. A, bo nie pokazaliśmy w końcu tej z Warszawy, ale też taki dzwoneczek mamy. Myślimy, żeby ubrać właśnie choinkę w przyszłym roku w takie różności. Z
te opatky? Tak, ty jsou kakaovo oříškové, kakao, ořech a kakao. To je extra speciál čokoláda, to je vanilka a to je ne oplátka, ale takové dry-eke, takové trojuhelník takový. A to je ořech a čokoláda. Některýž čokoládové na tom je. Nejbrně čokoládové či jiné? Nejlepiej się sprzedała ta ekstra czekolada. Wylądowaliśmy w knajpce i planujemy sobie spróbować kuchni czeskiej. Trochę czytaliśmy, co, o już coś smażę, ale nie widzę. Ale jest po polsku wszystko, wow, no ekstra. Zobaczcie jak jest napisane przywitanie. Mili goście, na Państwa życzenie przygotujemy poliwki porcji wybranych. No, ekstra. Ale miło, że przetłumaczyłam. Tak, ale bardzo miło. Cudownie, muszę się pospieszyć z tym nagrywaniem, żeby mleko mi nie ostygło, bo dostałam gorącą czekoladę w takiej formie, mam ją na patyku i będę sobie zaraz mieszać i będzie się rozpuszczać w ciepłym mleku. Rafcio ma gorącą pomarańczę, tutaj skrywa się, uwaga, uwaga, gulasz, ona cebulowa i tutaj też gulasz i piwko, piwko czeskie. Ale zapachy się tu roznoszą, mówię wam. Nie bierze i zjem. O, topi się. I Barbie. To będzie mała. Yes. Pokażę wam jeszcze gulaszową. Bo, nie, serową, cebulową. Cebulową. Cebulowej tak pięknie się to serek rozstawia. Gorący sok pomarańczowy po prostu, taki podgrzany, jakby nie piłem też tego. I to w chlebie gulasz cudowny. Dobra, my to nagrywamy, wszyscy jedzą. I ładuję się przy stoliku. Zagadałam miłą rodzinkę i się udało doładować. Czas na drugie danie, powiem wam, że porcje są konkretne. Porcje jak na niedźwiedzia prawdziwego. Prawdziwy czeski niedźwiedź tutaj, drodzy państwo. O, tutaj serki z frytkami i warzywka. A tu mam knedle, bo to jest wszystko tradycyjne, czeskie. Ale dla porównania, to jest moja dłoń. Tak, odbijamy sobie wczorajszą pizzę. Tak, tak. Naprawdę był dramatyczny wieczór, rzeczywiście. Powiem wam, że spróbowałam i knedle przepyszne. Samo to ciasto nie jest takie zapychające, powiedzmy, tylko naprawdę takie samo w sobie jest bardzo smaczne. No i owoce, jeszcze śmietanka. Dobre. A jak tam wasze serki? Dobre. Pierwszy raz testuję w życiu, ale są przepyszne. Ser Rafał? Polecamy. Polecamy bardzo to miejsce w Harachowie. Lecimy już teraz do samochodu, ale jeszcze powiem. Nawet jak nieudolnie próbowaliśmy przeczytać nazwę potrawy po czesku, to pan nas poprawiał po polsku, więc swobodnie można się dogadać. Bardzo fajnie. W ogóle angielskiego nie używamy, bo tylko po polsku każdy rozumie. Tak. W sklepie też rozmawialiśmy z panem po polsku. A za to po angielsku jakoś trudno. Jak pytaliśmy, czy ktoś po angielsku, to nie bardzo. No właśnie. Ale swobodnie można ze wszystkim wszystko załatwić i naprawdę jest super. Lecimy już teraz, bo kończy nam się parking i wracamy do Polski, do szkolarskiej poręby. Ale wizyta w Czechach była naprawdę szalona i będziemy ją pamiętać na długo. Ale jeżeli ktoś potrafi jeździć, to polecamy tak, w Harachowie i w Lipnicy. Jabłkownicy. No mówiliśmy coś chyba wcześniej. Na szczęście tak, mówiliśmy. Wysiedliśmy w szkolarskiej porębie, wyruszamy jeszcze na wieczorny spacer. Sobie trochę spalić kalorii kolacyjnych i kupić pamiątki. Szklarski porębacz. Porąbaniec. Tę trasę już sobie wczoraj obcykaliśmy. Zmierzamy na razie w lewo. Nie wiemy, do której otwarte tu wszystko będzie. Niektóre miejsca już na pewno pozamykane. Ale może jeszcze coś ciekawego znajdziemy. A to może nie, no bez czapki. W górę. Jeszcze zakupy oscypkowe. Oscypkowo-przysmakowe. O, więc trudno było wybrać naprawdę pyszności. Mówię, że trudno wybrać tak dużo
różnych do wypróbowania rzeczy. Szanowni Państwo, nie bez powodu pokazuję tutaj taki piękny kadr. No poza tym, że wypoczywamy już w naszym Airbnb no, mieszkanku, piękne, to ogładzę się tu jeszcze. No, no proszę się zachwycać. Reniferki, góralskie znaczki tutaj. I w ogóle. Ale to nie wszystko, co dzisiaj kupiliśmy. Zacznijmy od pamiątek z Czech. Drodzy Państwo, zacznę od swoich pamiątek, znaczy nie swoich, no podzielę się oczywiście, ale tutaj piwa. A, myślałam, że 12 Radegast, no Pilsner Urquell, też czeskie, Bohemian Regent i Staropramen, tu takie piwa czeskie. No, cygańskie. O. Bohemian, tak? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ale to ciekawe. Dalej mamy tutaj jest też jeszcze inny napój. Kofola, czy superowy, to jeszcze nie testowaliśmy. Ale jakiś kola. Owocowy właśnie nie. No jak spróbujemy, to więcej powiemy na ten temat. Kartofli. Tak. Kofola. Czekola. Tak. O! A propos. To jest czekola. Czekola studencka. Były też inne, na przykład takie z marihuaniną. Mleczna. Aczkolwiek, ja już tu zaciągam, jak po prostu dawno w Polsce nie byłam. Tutaj bakaliowa wypakowana, no po prostu cudownie. Lentilki, czyli nasze, nie skittlesy, tylko... Nie. Smartlessy. Smarties? Nie. No, nieważne. Nie, one chyba są z czekoladą. Takie drażetki z czekoladą. Ogólnie to sprawdzałam najpierw artykuł, co warto przywieźć z Czech. No i tym się sugerowaliśmy. Tutaj moja mama wypatrzyła taki piękny... Pasujący do znaku zodiaku, kamień. Tak jest. Generalnie właśnie różne najróżniejsze skały też tam były w artykule wspomniane. No po prostu wiecie, szukałyśmy sobie wymówki, żeby coś ładnego kupić, także takie tygrysie oko. Jest oczywiście magnes. Uwaga! Skupiamy się. Jesteśmy z Harachowa. Czy to jest ta góra, po której zjeżdżaliśmy? Nie. Znaczy... Może z innej strony, nie wiem, ale skocznie są na pewno. Nie, bo my w Harachowie w końcu nie zjeżdżaliśmy. Ale tak, czyli na pewno nie jest to ten stok, ale go widzieliśmy i mamy z nim zdjęcie. Jest też herb Harachowa. Tutaj mamy nasz dzwoneczek. Cudowny w ramach naszego uzbrajania się na przyszłe święta i fortyfikowania choinki. Dokładnie, taka dekoracja, ale przy okazji, jeżeli subskrybujecie, to zachęcamy do kliknięcia dzwoneczka, bardzo, żeby być na bieżąco. Ale to jest bardzo ważne, bo to jest liczy rzepa, duch gór i różne inne nazwy i takiego właśnie mamy dziada z laską, takiego tak górskiego jest. Fajnego. A o historii tych ozdób my to będziemy traktować właśnie tak świątecznie, to już opowiadaliśmy we vlogu z Warszawy, jak odwiedzaliśmy Warszawkę. Tutaj, co coś dla Remcia, czyli krecik prosto z Czech, taka maskotka. O nie, odsuwamy. Z taką gruszkową dupką? Nie, on cały jest. Nie, tu jest z puchaty. Gruszkową dupką? Gruszkowo. Chociaż taki jest gruszkowy. Rzeczywiście, ale no piękny, przeuroczy krecik. Tutaj znów słodkości. Ekstra special. Tu mamy takie... Karkonoskie pani to oplaty. Mówiła opłatki. To są chyba jakieś takie wafelki. Tak, czekoladowe, były różne smaki, ale że byliśmy w trzech sklepach i w każdym było, to wzięliśmy jako pamiątkę. Myślę, że jest to coś lokalnego. Nie, to było nawet w sklepie z pamiątkami, także mamy to taką słodziutką pamiąteczkę. Teraz już wjeżdżamy do Polski i co się wiąże tak tematycznie, to za chwilę, ups, bo to też już z Polski. A zacznijmy skąd? Ze Szklarskiej Porędy jest piękny magnes. Ten zamek widzieliśmy dzisiaj w oddali, jak jechaliśmy na szczycie góry. Piękne wodospady, no i tutaj taki kadr na miasto. Wodospad widzieliśmy jakiś? To po czeskiej stronie, taki mały, ale z tych nie widzieliśmy jeszcze. Są oscypki, które tutaj piękne. Takie tradycyjne, napisane było, że to są tradycyjne. Tak, wędzone to są, nie? Tu kolejny dzwoneczek na choinkę. Monotematycznie, że w te dzwoneczki idziemy, miały być różne ozdoby, ale najbardziej nam się podoba. Także ten nam się bardzo spodobał, się. Drodzy Państwo. Tak jest. I z napisem tutaj po lewo jeszcze. Po lewo. Szklarska Poręba. Jest Szklarska Poręba. Piękny dzwonek. Także przypominamy, subskrybujemy i klikamy dzwoneczek. Tutaj rękawiczki, które ja powiedziałam. Była taka walka. No i teraz się tłumacz, bo nie, są piękne. No, są ładne, no może, no nie wiem. I 50% wełna. A ja akurat potrzebowałam właśnie bardzo. Właśnie o to chodzi, że to 50% jest wełna, a 50% jakiś shit. Do wyrzucenia. Jedną tak. Musisz wyrzucić. Ten. No faktycznie, dobrze. Rzeczywiście. I są milutkie i pasują i w ogóle są przecudowne. No, wcale nie takie milutkie. Przemilutkie to jest. Te kiny drapią. Jakby się założyć nie będziesz mnie trzymał za drugą stronę odwrotnie, to by drapały. No tak. No nie, to duży minus. Wtedy do tego, jak to się mówi? Taki piercing? Nie, nie piercing. Peeling.
No, gdzieś można mieć piercing. Piercing? Pirotechnik, tak. Tutaj, proszę Państwa, coś ciekawego. Blok miodowy, doczytałam już po zakupie, że to jest miód z mlekiem i z tego się robi taki baton. I są różne smaki, cytrynowy, poziomka leśna i czarna porzeczka. To może być coś dalej. Pysznego. Hit sezonu, proszę Państwa, brindza z nindzą. Ulubieniec tak, roku. Ulubieniec roku, górala. Ulubieniec 2010. Stycznia? Nie, to on jest taki do 10? Tak. Tak. Może jest taki stary. Tak? No nie wiem, no dojrzewający. Aha. No. Zależy ile dojrzewają sery. Faceci długo. No. A sery nie wiem. Do tego żartu jeszcze nie dojrzeliśmy no. Dwa wszyscy. Ja też chyba. A tutaj mamy żurawinkę. Tak, niepodpisana. Jakiś nielegalny przemysł żurawiny. Także musicie uwierzyć na słowo. Spod krokwi. No ale tu jest stąd już. Ale nie ma żadnego A, tak, tak, to podejrzane. Nielegalna żurawina. Rzeczywiście. I tu mamy inkę korzenną. To już wszystko. Tak jest, inka korzenna przepyszniutka. Tam już słyszę w tle jakieś szelesty, także chyba jakieś ciasteczka też zaraz dorwiemy. No. I już cała rodzina może oglądać teraz i słuchać, bo na potrzeby kadru tutaj musieliśmy pana wyciszyć. Także przechodzimy do Galileo. Już oddajemy panu głos. Tak jest. Nie, jednak nie. A teraz będę zajmować się nieco innymi filmami. Zrzuciłam już klipy z dzisiaj. Wczoraj vloga nie zmontowałam, bo zasnęłam po prostu, ta kołdra mnie wciągnęła. Zabieram się za ogarnianie tutaj plików. Z Wami się już żegnam. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia jutro.